Umowa zgierska nie dała Zgierzowi jedynie nowego życia gospodarczego. Dała też Zgierzowi nowe życie społeczne, ponieważ to jest moment, kiedy do miasta trafia duża grupa osadników. Osadników głównie z Niemiec, ale w tym mieście wcześniej mieszkali rdzenni Zgierzanie, którzy byli katolikami, żyjącymi tutaj z dziada pradziada. Od średniowiecza w mieście żyło też kilka rodzin żydowskich. Jednak na początku XIX wieku wszystko się zmienia. Tuż po wojnach napoleońskich do miasta zaczyna ściągać duża rzesza ludności żydowskiej. Przyjeżdżają tutaj tak naprawdę za chlebem, a trochę uciekają z tego powodu, że większość społeczności żydowskich w Rosji popierała Napoleona. I teraz oni musieli uciekać przed dużymi represjami ze strony władz carskich. To jest początek tworzenia się w Zgierzu takiego sporego tygla wielokulturowego, ponieważ mieliśmy rdzennych katolików, Żydów, którzy zasiedlili południowo-zachodnią część miasta jeszcze przed przybyciem tu Niemców i właśnie tych tkaczy niemieckich, którzy przyjeżdżali tutaj z Saksonii, północno-zachodnich Niemiec, tak naprawdę z całego terenu Prus, bo to również był Śląsk, była Wielkopolska, czyli Wielkie Księstwo Poznańskie ówczesne. I to wszystko sprawiło, że w bardzo szybkim czasie w tym mieście zaczęły się mieszać różne religie, różne języki, różne kultury, ale też różna kuchnia i takie życie codzienne. Problemem była tutaj również umowa zgierska, ponieważ ona miała lekki wydźwięk antysemicki, o czym czasami się zapomina. Dwa z artykułów tego dokumentu mówią o tym, że ludności żydowskiej nie wolno jest się osiedlać w nowo powstałej osadzie sukienniczej, ale że nie wolno im też prowadzić karczm ani produkować alkoholu. To był bardzo dobry zarobek wtedy, więc nic dziwnego, że starano się zachować to tylko dla nowych przybyszów z Niemiec, którzy mieli być tym przyciągani. Co prawda ludności żydowskiej bardzo się to nie podobało i bardzo często wnoszono o zniesienie tych zapisów. Stało się tak naprawdę dopiero to po powstaniu styczniowym, czyli w latach 60. XIX wieku, kiedy rząd carski tak naprawdę trochę chciał ukarać Polaków i mieszkających tutaj ludzi zniesieniem pewnych przywilejów po to, żeby pokazać im, że nie są tu najważniejsi. Tak naprawdę w mieście te religie i kultury funkcjonowały do II wojny światowej bez jakichś większych zgrzytów. Chyba największym takim zgrzytem związanym z różnorodnością religijną było wystąpienie Mariawitów, czyli odłamu kościoła katolickiego, który pojawia się tu na początku wieku XX, kiedy Zgierz był jednym z takich głównych ośrodków powstania tak naprawdę tego odłamu. Tutaj doszło wręcz do strzelaniny, zajęcia kościoła, zajęcia cmentarza. Tak naprawdę przez kilka tygodni w Zgierzu wrzały duże rozruchy, które zakończyli dopiero kozacy, którzy rozgonili całe to towarzystwo. No i to sprawiło, że zgierscy Mariawici osiedlili się na obrzeżach ówczesnych miastach w takim przysiłku przybyłów, który stał się ich centrum religijnym i tak naprawdę społecznym.